W moich dwóch poprzednich filmach wspomniałem o dowodach z I i II wieku, które rozwiewają wątpliwości na temat śmierci Jezusa i przede wszystkim jak ją widzieli pierwsi chrześcijanie. Zabiorę Was dzisiaj do listów Barnaby i Justyna Męczennika ze 130 roku, w których przyjrzymy się greckiemu słowu stauros, jak ono było rozumiane w tamtych czasach przez chrześcijan. Świadkowie Jehowy stawiają chrześcijanom zarzut, że krzyż i tradycja ukrzyżowania zostały zaszczepione w IV wieku przez cesarza Konstantego. Krzyż ponoć sięga korzeniami w pogaństwie. Podpierając się pracami zmarginalizowanych historyków z XIX wieku, szukających rozgłosu, uważają, że Jezus umarł na prostym palu wbitym w ziemię. Więc na początek list Justyna ze 160 roku, w którym wspomina on o bitwie Izraela z księgi Exodus. Zajrzymy do greki, której używał Justyn, tak jak autorzy Nowego Testamentu. Zaznaczymy kluczowe słowa greckie i dzięki temu odnajdziemy słowo stauros. Syn Nuna o imieniu Jozue przewodził bitwie. Sam Mojżesz modlił się do Boga, wznosząc ręce w górę, a Hur i Aaron podpierali je przez cały dzień, aby nie opadły one, kiedy ogarniało go zmęczenie. Kiedy bowiem tracił siłę i nie ukazywał w pełni tego gestu, który był wzorem krzyża. Justyn posłużył się słowem stauros. Użył go trzykrotnie. Chwilę później Justyn rozwodzi się o konstrukcji krzyża. Jedna belka jest ustawiona pionowo, a do niej na szczycie, jak do rogu, przytwierdzona jest belka druga, a jej końce, jak rogi, rozchodzą się w obie strony. W tym fragmencie także użyto słowa stauros i jest już chyba jasne, jak było rozumiane to słowo w I i II wieku pośród chrześcijan. W 130 roku Barnaba także posłużył się historią Mojżesza i Jozue z księgi Exodus, mówiąc o krzyżowaniu Jezusa. Więc w rozdziale 12 Barnaba pisze: oto macie zapowiedź krzyża i tego, który powinien być ukrzyżowany. I mówi znów do Mojżesza, kiedy Izrael walczył z obcymi. Słowo stauros występuje 4 razy. Zaś w rozdziale 9 Barnaba, bawiąc się liczbami odczytanymi z Biblii, nadaje znaczenie ich wartościom. W literze T dopatruje się zapowiedzi kształtu drzewca i sposobu, w jaki przybito ciało Pana Jezusa. Widzimy bezsprzecznie, że chrześcijanie współcześni apostołowi Janowi widzieli Jezusa Chrystusa przybitego do krzyża z rozłożonymi szeroko ramionami. Dodam jeszcze kilka słów o liście Barnaby. List ten cieszył się uznaniem pierwszych chrześcijan i był wspominany przez Klemensa Aleksandryjskiego i Origena. Pomimo tego, że Kościół nie włączył go do kanonu Nowego Testamentu, list ten towarzyszył Kościołowi. Odnajdziemy go na przykład w Kodeksie Synajskim, czyli ręcznej kopii Biblii z IV wieku. Dodatkowym potwierdzeniem prawdziwości krzyża jest Domina Sacra, czyli technika stosowana przez kopistów zastępowania często powtarzających się wyrazów skrótami lub symbolami graficznymi. Stauros było częstym słowem Nowego Testamentu. Jego skrótem był symbol krzyża. Odnajdujemy go w papirusach z II i III wieku, co obala zarzuty stawiane przez świadków Jehowy. Ostatni dowód na obecność krzyża w pierwszych wiekach to karykatura graffiti ośmieszająca chrześcijaństwo, datowana na początki III wieku. Uważam, że wydawnictwo Strażnica celowo pomija dowody, wprowadza w błąd, aby oczernić chrześcijaństwo. Szeroki zakres tematyczny treści zawartych w publikacjach Świadków Jehowy jest wnikliwie sprawdzany przez dział zbierania materiałów. Polega się przede wszystkim na wiarygodnych źródłach z pierwszej ręki. Materiały źródłowe obejmują znacznie więcej niż to, co potem trafia do widza bądź czytelnika. Trzeba weryfikować cytaty. Każdy, kto czyta nasze czasopisma albo ogląda filmy, może być pewien, że zostały gruntownie zweryfikowane. Podają fakty, przedstawiają prawdę. Kiedy więc analizujesz informacje zawarte w drukowanych publikacjach Świadków Jehowy lub w serwisie JW.org, możesz być przekonany, że materiał został drobiazgowo sprawdzony i jest dokładny. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jako Świadkowie Jehowy przejawiamy miłość i szacunek do prawdy.